Kim jest dla mnie papież Franciszek? Pierwsze skojarzenie to wielki uśmiech. U uśmiech człowieka, uśmiech dla człowieka, uśmiech skierowany ku drugiemu. To pierwsze skojarzenie. Drugie, czytając jego adhortację, przepełniony jest troską o drugiego człowieka. O tego skrzywdzonego, tego samotnego. Tego, który jest gdzieś na szarym końcu naszych myśli, codziennych myśli. A tak naprawdę, nie wiem. Jan Paweł II był dla mnie zawsze święty. Będąc dzieckiem, oglądając transmisję w telewizji, już wtedy umiałam się rozpłakać, tylko ze wzruszenia, jak na niego patrzyłam. Papież Franciszek, Pewnie jest bliski osobom, które tak naprawdę myślą, że nie potrzebują Pana Boga. A wcale tak nie jest. Tak samo szukają, tylko w inny sposób. Tak, samo to, że mówi dzień dobry, dobry wieczór, a gdzie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Stoi na czele kościoła. Nie wiem, mam jeszcze bardzo dużo pytań, ale uczę się go i nasłuchuję i staram się być uważna.